Cześć, witajcie, z tej strony Hubert. Tata tu obcina rurki. Ronek podaje z samochodu sadzonkę. Dzisiaj sadzimy porzeczki czarne, odmiana Tissel, prosto ze szkółki. Jest nawet etykietka. Gatunek pierwszy. Tak to wygląda na sadzarce. Nakładamy i teraz będziemy sadzić. Już trochę zaczęliśmy sadzenie. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze kawałek bramek oddeptał. Będziemy jeszcze obsypnikiem tutaj robić. I zaraz wrócę. No i mamy sadzarkę zapełnioną. Tak prezentują się sadzonki. Takie korzenie. Tutaj jest etykietka. Nie jest nic sponsorowane. Nic nie mamy płacone. Takie kupiliśmy. Tak wyglądają sadzoneczki, patyki. A jakby podnieść jeszcze te koła, Hubert? Nie, jest dobrze już. Będziemy iść jeszcze dodatkowo obsypywać, ugniatać, ubijać, potem to będziemy ścinać, także zaraz zobaczycie wszystko, jak to wygląda. Dzisiaj cały dzień mgła, tutaj wieczora się trzyma ta mgła. Mamy godzinę 10 i tak cały czas. Dobra. Dobra. O, i tak wygląda. No i już podjechał tę sezonką, dużo już nie zostało. I tak to wygląda i sadzimy dalej.
Jak widzicie, zakończyliśmy już sadzenie. Tam nam kilka sztuk na końcu zbrakło. Tutaj tata idzie, jeszcze obdetuje, dodatkowo podsypuje, udetuje każdą sadzonkę, żeby to wszystko wyprostować. Pionie ładnie stały, bo teraz są trochę pochylone. Tak to wygląda. Sadzone gęsto, widzicie? Na szerokość buta w sumie sadzone. I tak ja to prostuję. Tak wygląda je po... Kurde. Trudne warunki, mam pomocnika, który zamiast pomagać to trochę przeszkadza. I tak, tak jak już są wyprostowane te sadzonki, ja idę za tatą sekatorem. Obcinamy na taką wysokość. A, obcinam taką wysokość patyki. Od dołu, żeby było kilka oczek, widzicie, jedno, drugie oczko. Tu też takie, żeby były dwa oczka. Odsuń się, bo tu się film nagrywa. Widzicie, tu jest jeszcze oczko minimum. No patrzcie, patrzcie go. O. Co on robi? Jeszcze mi na głowę wejdzie. O. Ale wariat. Teraz tutaj. No i tak robimy, żeby to miało kilka oczek na górze. Kilka oczek. Nie wiem, kiedy go puści. Tam jedno oczko, z drugiej strony jest drugie. Tu mamy kilka oczek i tak obcinamy. Obcinamy, znaczy ja tak obcinam. A za mną będzie szedł Bronek z taczką. I od razu na taczkę ładuję patyki, jak będzie taczka pełna. Na samochód kipruję. I tak to się prezentuje. Ładnie, patrzcie. Patrzcie, jak gęsto sadziłem to. Może w ten sposób pokażę, tak. O, pyk. Pyk. Tutaj krok dwie, tylko co wejdą. Tutaj troszkę. To jest. O, znowu stopa wejdzie. Stopa. O, to jest trochę szerzej. Tak, o, tak to wygląda. Bardzo gęściutko są posadzone. Zaraz je zetniemy. Zaraz je zetniemy. I tak jak mówiłem, Bronek chodzi, zbiera. I tak to wygląda. Ja to ścinam sekatorem. Dużo osób pytało, jak to ścinamy. Nie ścinamy to tego kosiarką rotacyjną, tak jak wiele osób pytało, tylko ścinam po prostu sekatorem. I tak to wygląda. Także odezwę się później. Jak widzicie, ja tu dociąłem ten kawałeczek. Trochę bałagan jest na polu. Ja robię bałagan, ale Bronek idzie za mną. Zbiera. Układa patykami, końcówkami w jedną stronę. Czy nie? Nie, po prostu zbiera. Układa sobie takie kupeczki. Później przejdziemy taczką, zbierzemy wszystko na taczkę. Jak widzicie, tak troszkę to wysoko tnie, tnę. Tutaj mamy ile? 10 cm w sumie. Może 10 to nie ma, ale... Ale wysoko tnę 7 cm od ziemi. Żeby tu przyjechać jeszcze obsypnikiem, bo nie obsypać. A ty już to kuczasz. Tak troszkę wyżej tnie. Tak, tak to wygląda. Obiecałem, że wam nagram filmik z sadzenia, ale tamtego materiału nie udało mi się odratować, a że miałem okazję teraz nagrać. Wsadziliśmy troszeczkę na to, bo ja wam nagram. I tak to wygląda. Rządeczek ładnie widać. Po kolei. I ja wracam tutaj już. Będę ciął dalej. Będę tutaj dalej ciął. Łanek już zebrał, także widzieliście proces od. I widzieliście proces, jak od posadzenia po ścięcie, zebranie. I tak to wygląda. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Na razie.
i cześć.